Eliza. Eliza porywa Taiko na Tatsujina i planują wygrać turniej żelaznej pięści. Monster Hunter czaruje nowymi materiałami. Nintendo znowu pływa w szeklach. A Ys, Lacrimosa of Dana, prezentuje całkiem dziwną zapowiedź. To i wiele więcej ciekawych rzeczy w najnowszym odcinku newsowym. Why can't I remember? Guys, you dumbass! Start making sense, you rotten book, or you're gonna be sorry. Maybe I'll rip your pages out one by one, or maybe I'll put you in the goddamn furnace. How can someone with such a big smart brain get hypnotized like a little bitch, huh? Oh, Shadow Lord, I love you, Shadow Lord. Come over here and give Vice a big sloppy kiss, Shadow Lord. Now pull your head out of your goddamn ass and start fucking helping us! Odcinek zaczniemy jednak od wspaniałej wiadomości dla wszystkich posiadaczy PlayStation 4 i fanów Yoko Taro. Otóż jeżeli pokusicie się o założenie japońskiego konta na waszych konsolach i użyjecie darmowego 14-dniowego plusa na owy kraj, to już od 28 lipca tego roku będziecie mogli za darmo doświadczyć wspaniałej produkcji o nazwie Nier in Concert, A The Private in White, Revival in Black, który zostanie udostępniony za darmo dla każdego. Jeżeli natomiast nie macie ochoty na takie tasowanie kontami, to oficjalna płyta Blu-ray z owym wydarzeniem będzie dostępna już w grudniu tego roku. Warto zwrócić uwagę na fakt, że ów koncert będzie dostępny tylko do 27 października, po czym zniknie z oferty PlayStation Plus, więc radzę się wam śpieszyć. Stando. W międzyczasie w japońskiej kinematografii aż kipi od informacji na temat JoJo. Kolejne trailery prezentują się świetnie i przedpremierowe pokazy utrwalają mnie w przekonaniu, że Japończycy nagle dostali objawienia i zaczynają tworzyć bardzo dobre adaptacje mang. W trakcie jednego z wywiadów Hirohiko Araki powiedział, cytuję: już niebawem pierwszy film JoJo Bizarre Adventure będzie dostępny dla szerszej publiczności. Jedyne co mogę powiedzieć tak naprawdę, to tyle, że każdy fan lub fanka mangi albo adaptacji anime, który był lekko zaniepokojony, czy film będzie prezentował równie wysoki poziom co materiał bazowy, może odetchnąć w spokoju. Bohaterowie są oddani wręcz idealnie, sceny walki są bardzo widowiskowe, nawet jeżeli nie prezentują rozmachu znanego z wielu innych wielkich produkcji. Efekty audiowizualne powalają i wierzę, że nikt nie powinien wyjść zawiedziony po premierze tego dzieła w kinach. Nie wiem jak dla was, ale dla mnie to bardzo dobry znak, kiedy autor materiału źródłowego w tak ciepłych słowach wypowiada się o adaptacji. Gdyby tego było mało, to z drugiej strony otrzymaliśmy wyniki finansowe live action Gintamy, który w ciągu 2 tygodni zarobił niebagatela 2 biliony jenów. Dokładnie to 2 biliony 76 milionów, co w przeliczeniu na bliżej znaną nam walutę daje jakieś 19 milionów baksów. Całkowite zarobki według analityków mają zamknąć się w okolicach 5 bilionów, co jest bardzo dobrym wynikiem jak na film, który został zamknięty w granicach jednej krainy geograficznej. Przejdźmy teraz do trochę mniej fajnych newsów, a dokładnie do jednego, dotyczącego Ys, Lacrimosa of Dana, który zaprezentował najnowszy materiał mający zachęcić nas do spróbowania tego tytułu po premierze. O ile graficznie tytuł wygląda ciekawie, animacje wyglądają pięknie, tak dubbing brzmi tragicznie i urywek gameplayu nie wygląda zachwycająco. Premiera już 12 października i oby do tej pory twórcy jakoś lepiej nas zachęcali. Mogliby na przykład uczyć się tego od Capcomu, który wypuścił ostatnią serię filmików prezentujących krótką rozgrywkę i obsługę większości oręża, jaki będzie dostępny w Monster Hunter World. Czuć moc, a 14 typów ekwipunku do siania spustoszenia zapewni nam naprawdę mocnego kopa i sporo zabawy przy tworzeniu odpowiednich buildów dla naszych łowców. Premiera tego tytułu już na początku 2018 roku. Przejdźmy teraz do kącika aktualizacji i dodatków, po którym nastąpi stały bywalec, czyli Nintendo Corner. Na sam początek mam bardzo fajną wiadomość dla fanów Tekkena 7, albowiem w szeregi dostępnych wojowników ma dołączyć Eliza, czyli wampirzyca, której biust rośnie z każdą wygraną walką. Wcześniej była dostępna tylko dla osób posiadających preordery, teraz jednak za jedyne $5 może być też wasza. Gdyby tego było mało, to za darmo otrzymacie również The Taiko no Tatsujin DLC, zawierające w sobie chociażby Bouncy Donchan, Katsu-chan, Tetsu-chan, T-shirt Dadon-don-gadon, oraz efekty uderzeń, zmieniony pasek życia i tym podobne. Drugim tytułem otrzymującym niebawem rozszerzenie będzie Final Fantasy XV, które po ostatnim epizodzie dla bohaterów otrzyma dodatek o nazwie Comrades. O czym było wiadomo już jakiś czas temu. Tego, czego jednak twórcy nie powiedzieli, to fakt, że owe DLC nie wprowadzi tylko kooperacji, ale sprawi, że Final Fantasy XV stanie się po częścią grą typu MMO.
gdzie będziemy mogli razem z innymi przemierzać piękny i przeogromny świat stworzony na potrzeby gry. Zamknięta beta owego rozszerzenia zaplanowana jest już na wrzesień. I z tej okazji twórcy postanowili podzielić się paroma informacjami na temat tego, co szykują. Pełna wersja dodatku zaoferuje nam możliwość stworzenia własnego awatara, który będzie mógł posługiwać się mieczami, tarczami, włóczniami oraz łukami. Zostaną również wprowadzone specjalne odznaki, które zyskamy za wykonanie poszczególnych misji. A co za tym idzie, będziemy mogli kupować specjalne limitowane przedmioty. Dojdą oczywiście też nowe zadania, hunty, przepisy, możliwość dowolnego trzaskania selfików oraz nowe miejscówki. Z czego te ostatnie nie są do końca potwierdzone, czy będą to zupełnie nowe krainy, zaimplementowane zmyślnie nowe lochy i tym podobne, czy twórcy w końcu użyją tych map z głównej gry, które zostały potraktowane tylko epizodycznie. Nintendo tymczasem pływa w szeklech jak Sknerus ma kwak w złocie, albowiem Splatoon 2, czyli kontynuacja fenomenalnego TPS-a sieciowego, gdzie doświadczymy bukakę kolorów, sprzedaje się jak świeże bułeczki. W ciągu pierwszych dni od premiery tytuł został nabyty przez 670 tysięcy użytkowników Switcha tylko w samej Japonii. Wynik nieziemsko dobry i coś czuję, że od teraz będzie już tylko lepiej. To tylko potwierdza fakt, że duchowy następca AM Setsuna, czyli Lost Sphere, zapowiada się bardzo ciekawie. Tytuł ma usprawnić mechaniki zawarte w poprzedniczce i dołożyć całą garść świeżych pomysłów. Co z tego wyjdzie, przekonamy się już w październiku tego roku. A jeżeli pokusicie się na preorder wprost ze sklepu Square, to gratis otrzymacie dodatkowe dwie ekskluzywne ścieżki dźwiękowe. Jeżeli natomiast wolicie wydać swoje pieniądze gdzie indziej, to prawdopodobnie zainteresuje Was edycja specjalna Etrian Odyssey 5 Beyond the Myth, która będzie zawierała w sobie oczywiście grę, specjalne pudełko ochronne, 24-stronicowy artbook oraz specjalnie dobraną muzykę, która ma umilać nam czas podczas podróży. Cena zestawu nie jest jeszcze znana, ale obstawiam, że może zamknąć się w okolicach $60. A na koniec kącika Nintendo zostaje dodać, że Famitsu oceniło The Great Ace Attorney 2 na poziomie 34 punktów na 40 możliwych oraz że Metroid Prime zmienił klasyfikację premierową z 2018 roku na bliżej nieznany termin. Are you mere wanderers lost? Tymczasem w Portugalii powstaje pierwsza oficjalna liga Keijo, w której udział biorą prawdziwe kobiety. Marvelous obiecuje już niebawem zapowiedzieć nową odsłonę Senran Kagury. Producent live action One Piece'a zapewnia, że nie będą szczędzić pieniędzy, żeby adaptacja mangi wyszła wspaniale. Seria Monogatari otrzyma nową giereczkę na komórki, Crunchyroll dodaje do swojego katalogu Gungrave, Fractal, Ai Oni oraz Scrapped Princess, Hiro Mashima oficjalnie świętuje zakończenie Fairy Tail, manga Chaos Children oficjalnie przechodzi na wersję cyfrową, live action Fullmetal Alchemist prezentuje nowe zdjęcia z planu, Shin Evangelion zostaje oficjalnie reżyserowany przez Tatsuya Kushide, Bleach otrzymuje grę podobną do Pokémon Go, a Square Enix zapowiada Dia Horizon, który ma być ich najnowszym uniwersum opartym na mangi, gry, anime i nowelki. No i to by było na tyle w najnowszym odcinku. Zajrzyjcie też do opisu, w którym znajdą się linki do ciekawych rzeczy. Zapraszam również do obejrzenia innych materiałów, jak moich przemyśleń na temat shounenów, historii Kawiaversu, jednego z pierwszych odcinków kompletnej historii Kingdom Hearts. A tymczasem, do następnego razu. Cześć! And you could have it all.